Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Dzisiaj znowu wyczekiwana historia i tym razem będzie to historia Królewny Śnieżki. Jesteśmy w zamczysku, tak sobie wybrałam ten dom na zamek i zaraz przedstawię Wam nasze postacie. Zacznijmy sobie najpierw od naszej królowej, która bardzo boi się, że będzie ktoś ładniejszy od niej. To jest bardzo piękna kobieta, nie można jej tego powiedzieć, jest troszeczkę niezadowolona, bo ona ciągle się boi i ciągle sprawdza, czy może jakaś dziewczyna jednak jest ładniejsza od niej. Ciągle chodzi do lusterka i pyta się, kto jest najładniejszy na świecie. Zobaczmy sobie, czy coś się zmieniło. Okej, lustereczko, powiedz mi, kto jest najładniejszy na świecie? Ty jesteś, królowo, ty jesteś najładniejsza na świecie, ale... Żadnego ale, bardzo Ci dziękuję, mogę sobie wrócić do mojego miejsca. Widzicie, teraz jest zadowolona, tylko ona nie wie jeszcze, że lusterko chciało coś dodać. Przejdźmy sobie do kolejnej i bardzo ważnej osoby w tej historii. Zobaczcie sobie. Tutaj stoi Śnieżka. To jest bardzo pogodna i bardzo śliczna dziewczyna o cerze jasnej, po prostu jak śnieg, ale jest bardzo przemiła, uwielbia zwierzęta, tylko że po śmierci jej taty ten zamek strasznie został zaniedbany. Zobaczcie, tutaj są jakieś duchy, świeczki, kruki. To nie wygląda za dobrze. Królowa tutaj coś robi złego, naprawdę złego. I uwaga, ona zajmuje się czarną magią. Zobaczmy, gdzie idzie Śnieżka. Hej, macocho, czy możemy razem pospędzać trochę czasu? Ja nie mam czasu. Muszę tutaj wszystkiego pilnować i za 5 minut muszę znowu zapytać lusterka, czy oby na pewno jestem najładniejsza na świecie. Ale czemu ty ciągle musisz się pytać tego lusterka? Przecież jesteś bardzo ładna, najładniejsza. Nigdy tego nie zrozumiesz. Zajmij się czymś. Najlepiej to idź na górę. Jak mnie denerwuje ta dziewczyna, chyba po prostu muszę, nie wiem, jakąś miksturę wezmę albo cokolwiek, żeby noc sama już nie wiem. Idę do lusterka. Lustereczko, powiedz mi, kto jest najładniejszy na świecie? Królowo, ty jesteś bardzo ładna, ale Śnieżka jest najładniejsza na świecie. Co? Co ty powiedziałeś? Nie. Tak być nie może. Tak być po prostu nie może. Wiedziałam, że to się kiedyś stanie. Ja tak tego nie zostawię. Koniec. Śnieżka musi zniknąć. Masakra. Co ja teraz zrobię? Miałam tutaj gdzieś jakieś fiolki. Muszę jej dać tą truciznę. Koniec. Skończyło się. To ja miałam być najładniejsza na świecie, a nie Śnieżka. Jezu, gdzie ja to wsadziłam? Nie, muszę wezwać tutaj mojego służącego, niech on ją wywiezie do lasu i niech on jej poda tą truciznę. Hej, co się stało? Czemu jesteś taka zła? Nie interesuj się, proszę cię, idź na górę. Cały czas jest tak samo, co ja jej takiego zrobiłam? O, jest, dobra. Jest. To powinno rozwiązać moje problemy. I teraz zacznie się najgorsze. Wzywałaś mnie, królowo. Proszę, to jest mikstura, którą musisz podać Śnieżce. Ona ma się niczego nie domyśleć i masz ją zostawić w lesie, rozumiesz? Proszę bardzo, to jest mikstura. Dobrze, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, ale co to za mikstura? To jest trucizna. Lustro powiedziało mi, że Śnieżka jest najładniejsza na świecie. Ale królowo, może to się da inaczej rozwiązać? Nie da się. Powiedziałam, co masz zrobić i nie zmienię zdania. Czemu ja? Co ja mam zrobić teraz? O, Śnieżko, dobrze, że cię złapałem. Mogłabyś mi pomóc? No pewnie, właśnie szłam na górę, bo w sumie nie mam co robić. Wybrałabyś się ze mną do lasu? Muszę coś sprawdzić ze zwierzętami? No pewnie, dobra, bardzo chętnie ci pomogę, to chodźmy. Słuchaj, tak właściwie to po co my tutaj przyszliśmy? Śnieżko, bo ja ci chyba muszę coś powiedzieć. Królowa kazała zrobić mi coś strasznego, ale ja nie mogę tego zrobić. Ale jak to? Co strasznego?
kazała mi podać ci tą miksturę, to ma być trucizna, bo podobno to jej lusterko powiedziało, że ty jesteś najładniejsza na świecie, a ona już nie. Matko, i ona kazała ci mnie otruć? Tak, słuchaj, ale ja wymyśliłem plan, ja tą truciznę tutaj wyrzucę, wyrzucę ją, zobacz, wyrzuciłem ją już i może, nie wiem, daj mi te spinki, ja jej to oddam, powiem, że tylko to po tobie zostało, no bo jeżeli ja nie dam jej dowodu, no to ona jeszcze mi coś zrobi. Nie wierzę po prostu, że jest do tego zdolna, ale pewnie masz te spinki, proszę, tylko że co ja teraz zrobię, gdzie ja mam iść? Słuchaj, nie wiem, ale i tak jest lepsze to, niż miałabyś wypić tą truciznę. Żegnaj, mam nadzieję, że sobie poradzisz. Nie wierzę. Co ja mam teraz zrobić? Dokąd ja mam iść w ogóle? Nie, jeszcze noc się robi. Nie wiem, idę przed siebie chyba. Matko, tu jest naprawdę strasznie. Cześć, kusko. Słuchaj, mam dla ciebie radę. Ty mówisz? Tak, i mogę ci pomóc. Słucham więc, bo ja naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić. Jak pójdziesz tam dalej w prawo, to znajdziesz małą chatkę. Wejdź tam i gospodarze na pewno ci pomogą. Bardzo ci dziękuję, ale kto tam mieszka? 3 krasnoludki, Heniek, Józek i Stefek. Oni są naprawdę spoko. Dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że znajdę to miejsce. Dziękuję jeszcze raz. Zapadł już zmrok, no gdzie on jest? Tyle czasu? Wiedziałam, że sobie z tym zadaniem nie poradzi, wiedziałam. Idę, matko, mam nadzieję, że mi uwierzy. Królowo, mam tutaj spinki, to tylko tyle zostało po Śnieżce, proszę. Dziękuję, wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć, teraz mogę iść spać spokojnie. Wyrzucimy do kosza. Nie są mi już raczej ani nikomu więcej potrzebne. Mam nadzieję, że to nigdy się nie wyda, bo już po mnie. Jesteśmy w chatce 3 krasnoludków. Heńka, Stefka i Józka. Nie ma ich w domu, dlatego że oni całą noc pracują przy wydobyciu diamentów. Pracują w nocy, dlatego że w dzień jest strasznie gorąco, więc jeżeli Śnieżka tu dotrze, nikogo nie spotka. Czy odważy się wejść do środka? O matko, chyba dotarłam. Tutaj się coś pali. Okej, zapukajmy. Nikt nie odpowiada. Jeszcze raz. Chyba nikogo nie ma w domu. Ta kuska chciała pomóc, ale no nie da rady. Może są drzwi otwarte chociaż. Okej, wejdźmy. Halo? Halo, jest tu ktoś? Matko, ale tutaj cieplutko, fajnie, a jestem taka zmęczona. Może tam dalej, może już ktoś śpi po prostu. Halo? Łazienka, ale ja bym chciała się wykąpać. Ojej, ogrzeję się troszeczkę tutaj przy tym kominku. Usiądę tutaj tylko na chwilę, mam nadzieję, że nikt nie będzie miał mi za złe, że tutaj weszłam. Przecież nic nie zrobię. Ojej, łóżka. Kto śpi ze świnką? To nieważne, ja muszę się chyba zdrzemnąć chociaż na chwilę. Dobra, na szczęście już po pracy, czas odpocząć. Chodźcie do domu, chłopaki. Idziemy, idziemy, idziemy. Ej, co ty robisz? Lampę byś przewrócił. Ja wiem, że ty zmęczony jesteś, no ale bez przesady. Dobra, kto pierwszy, ten lepszy. Ej, chłopaki, coś tu dziwnie pachnie. Heniek, bo ty się pewnie spierdziałeś. Nie spierdziałem się, ty... Krasnoludzie jeden, naprawdę tutaj dziwnie pachnie. Ej, no faktycznie, no czujesz, czujesz? Józek, ty się uspokój. Tutaj, ej, co? Ej, no przecież drzwi były otwarte, czy wy jesteście ślepi? To jest napad jakiś. Słuchajcie, ja biorę patelnię, zaraz tutaj się rozprawimy z kimś, idziemy zobaczyć, chodźcie chłopaki, damy radę. Tutaj czysto, idziemy do salonu chłopaki, idziemy, idziemy. Tutaj jest też czysto, ale... Co? Kto śpi w moim łóżku z moją świnką? To jest najmniejszy problem, że ktoś śpi z twoją świnką. To jest dziewczyna, rozumiesz? Bardzo ładna dziewczyna. Co ona robi w naszym domu? O matko, przepraszam, ja tutaj tylko na chwilę miałam przyjść. Ja tylko się chciałam zdrzemnąć na chwilę. Przepraszam, że ja tutaj weszłam. Słuchaj, bo my tutaj na ciebie z patelnią szliśmy, a ty chyba nie jesteś jakąś włamywaczką, co?
Nie, nie jestem ja, tylko musiałam się gdzieś ukryć, bo no... Słuchaj, siadaj, opowiesz nam wszystko, bo to jest dziwne. Tutaj do naszej chaty to nikt się nie zapuszcza. Właśnie, to poczekajcie, ja tylko odłożę tą patelnię. Wiecie co? Ta sprawa wygląda dziwnie. Dziewczyna w sukni księżniczki i tutaj niby u nas śpi? Coś mi tu śmierdzi. I to wcale nie jest mój bąk. No dobra, jestem już, możesz opowiadać. Słuchajcie, bo to nie będzie długo trwała ta historia, ale mogę wam zaufać? No pewnie, że możesz, gadaj już, jak tu weszłaś do nas. Bo ja mieszkałam w zamku z moją macochą, która jest królową i ona ma taką manię, że musi być najpiękniejsza na świecie. Cały czas pytała lusterka, czy to ona właśnie jest najpiękniejsza na świecie i to lusterko podobno jej powiedziało, że nie, że to ja niby jestem najładniejsza na świecie. Ona kazała swojemu służącemu wziąć truciznę i mnie otruć, żeby się mnie pozbyć. Ja cię kręcę, co tutaj się w ogóle dzieje? Ta królowa to jest jakaś czarownica? Ona robi jakieś mikstury takie specjalne, ale ja nie wiem dokładnie, czym ona się zajmuje, bo ja dużo czasu z nią nie spędzałam. Wiem tylko, że musiałam uciekać. Ten służący powiedział, że mam uciekać jak najdalej. Oddałam mu swoje spinki, żeby jej pokazał, że już mnie nie ma. No i tak dotarłam tutaj, bo jakaś mała koza mi powiedziała, że mam do was przyjść, że na pewno mi pomożecie. To jedna mała, wiem, która ci to powiedziała, ale wiesz co, bardzo dobrze, że ci powiedziała, bardzo dobrze, my ci pomożemy, tylko co my pomożemy, jak my pomożemy, chłopaki, no my możemy cię ukryć, ale co dalej, jak ona cię znajdzie i ona nas otruje czy coś? No ja wiem, dlatego ja nie chcę was narażać, absolutnie nie może tak być, ja zostanę tutaj może jeszcze jeden dzień i pójdę dalej, dobra? Co ty za głupoty gadasz? Nigdzie nie pójdziesz, zostajesz tutaj, dopóki czegoś nie wymyślimy. Słuchaj, my musimy się teraz zdrzemnąć, bo jesteśmy po pracy. Całą noc pracowaliśmy w kopalni, ale jak tylko się obudzimy, to coś wymyślimy. Nie przejmuj się, dobra? No dobra, okej. Dobrze, że tutaj trafiłam. Chyba jakoś mi się uda, tylko że co ja mam dalej ze sobą zrobić? Okej, mamy nowy dzień, jestem najpiękniejsza na całym świecie, ale może lepiej się upewnię, tylko najpierw troszeczkę perfum, bo to też jest ważne, słuchajcie, o, roślinka padła, ale mi przykro, wcale mi nie jest przykro. Lustereczko, powiedz mi, kto jest najpiękniejszy na świecie? Królowo, ty jesteś piękna, ale to Śnieżka jest najładniejsza. Jak Śnieżka jest najładniejsza? Przecież ona nie żyje. Śnieżka żyje. Jest w chatce krasnoludków w lesie. No nie. Chyba muszę stąd jak najszybciej uciekać. Wiedziałam, że mnie oszukał. Wiedziałam, nie był do tego zdolny. Ja to muszę sama załatwić po swojemu. Puk, puk, halo, jest tu ktoś? Halo? Halo, halo? No jeszcze mi teraz gości brakowało. Jestem, witam. Dzień dobry, królowo. Ja słyszałem, że jest tutaj piękna dziewczyna o imieniu Śnieżka. Przybywam z innego królestwa, żeby wziąć ją za żonę. Śnieżki tu nie ma i nigdy jej więcej tutaj nie będzie. Wynoś się stąd. Jakie to przewidywalne, przecież tutaj czuć z daleka tą moją miksturę. No pewnie jest w koszu, wiedziałam, że się jakoś umówią. No to teraz czas złożyć wizytę w domu tych krasnoludów. Ciekawe, co wtedy powiedzą, albo nie. Ja ich wezmę tutaj specjalnym sposobem, zobaczymy. No trudno, muszę to załatwić sama. Tutaj chyba się szykuje coś złego. No jak mi przykro, że pewnie nasza Śnieżka pomyśli, że to zwierzaczki kochane z lasu przyniosły im te jabłuszka. No wiecie, jak było trzech krasnoludków, to były trzy jabłuszka. Jak jest Śnieżka, to są cztery i wszystkie są zatrute, więc proszę bardzo, smacznego. Chyba słyszałam jakieś głosy na dworze. Chłopaki jeszcze śpią, więc okej, zajrzyjmy sobie, co tam się dzieje. Chyba nic złego, co nie? O, jabłka cztery, czyli no tak jakby trzy dla chłopaków, jedno dla mnie. No dobra, no to... Ojej, chyba jakoś się źle czuję. Bardzo źle się czuję, słuchajcie, bardzo. Matko, do łazienki, może zdążę.
Dobra, chłopaki, wychodzimy, dawajcie, dawajcie, szybko. Weź ty tą świnię, zostawaj, nie, do pracy idziemy, dobra. Dobra, 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 już, 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 zbieramy się, hop, 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 no co wy, posuń się, a nie. Dobra, idziemy. Śnieżka, jesteś w łazience? Tak, tak, jestem w łazience, idziecie do pracy? No my już idziemy, to weź nie otwieraj nikomu, ani nie wychodź, ani nic tam nie rób takiego, dobra? Śnieżka, ty coś źle wyglądasz. To może ja się chwilkę położę, dobrze? Tak, tak, idź odpocznij, a my niedługo wrócimy, bo dzisiaj nie mamy akurat dużo pracy. Dobra, ej, co to za jabłka? Co to za jabłka, słuchajcie? Co to, co... Ej, weź powąchaj to. No śmierdzi. Śmierdzi jak jakaś trucizna? Śnieżka chyba zjadła to jabłko. Nie, jak ona to zjadła, otruła ją ta czarownica podstępem. Śnieżka, wstawaj! Wstawaj! Wstawaj, wstawaj! Nie, ale ona żyje. To jest, nie wiem, to jest jakieś zaklęcie czy coś. Ona żyje, tylko ona śpi normalnie. Co my teraz zrobimy? Ja nie wiem, słuchajcie, normalnie nie wiem. Znajdę Śnieżkę, chociaż miałbym szukać i z 5 lat. Kiedyś się poznaliśmy, bardzo dawno, jak jeszcze byliśmy dziećmi. Moi rodzice i jej tata bardzo się przyjaźnili i kiedyś już sobie obiecaliśmy, że weźmiemy ślub i ona naprawdę jest taka przemiła i taka śliczna. Nie wiem, gdzie ją znaleźć. Słuchaj, ja wiem, gdzie ją znaleźć. Ona jest w chatce 3 krasnoludków, ale tam się stało coś złego, więc leć szybko. Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci, kusko. Co tam się mogło wydarzyć? Matko, ten płacz słychać już z daleka. Co tutaj się wydarzyło? Halo, jest tutaj ktoś? Co tu się stało? Boże, czemu wy płaczecie? Gdzie jest Śnieżka? Śnieżka została otruta, ta czarownica, ta królowa jej dała jabłko zatrute i się otruła i teraz nie chce się obudzić. Jak to nie chce się obudzić? Czy ja mogę ją zobaczyć? Jest tam na końcu, tam w sypialni, śpi sobie, no zobacz. Matko, taką cię właśnie zapamiętałem, ale czemu ty zjadłaś to jabłko? Czemu ta królowa chce robić takie rzeczy? Nie rozumiem. Chłopaki, ale tutaj trzeba coś zrobić. Musi być jakiś antidotum na to. My się nie znamy. My się znamy na kopaniu diamentów. Przecież książę, my dla ciebie nawet pracujemy, ale my nie wiemy, co z tą Śnieżką zrobić. Słuchajcie... Ja się dowiem, znajdę antidotum, dobra, znajdę, a wy też, nie wiem, szukajcie, czytajcie w książkach cokolwiek, dobrze? Chłopaki, on ma rację, bierzmy książki i szukajmy czegoś. Tu moja babka, taka stara, ona tam miała zapęty na jakąś czarownicę trochę, pozostawiała mi książek, więc ja wam dam i wy czytajcie, ja też będę czytał. Masz ty tom? Masz ty tom? I tu jest coś o eliksirach, dobra. Ej, chyba mam coś, chłopaki, bo tu pisze, że jak ktoś, kto prawdziwie kogoś kocha, pocałuje tą osobę, co jest, nie wiem, no zatruta, zaklęta, zaczarowana czy coś, to ten urok się odczyni. No to gdzie ten książę Pola? Zleć po niego! Boże, żebym tylko zdążył. O, książę, już jesteś. Ja wróciłem, ale niczego się nie dowiedziałem, bo my tutaj wyczytaliśmy, że jak ty pocałujesz tą Śnieżkę, jak ją kochasz, to ona się obudzi. No nie wiem, możemy spróbować, ale... No okej, okay, no to, ale skąd ta książka jest w ogóle? Słuchaj, książka jest od babki starej, co też tam jakieś robiła rzeczy. Ty nie czekaj, tylko i całuj ją, a nie! Chłopaki, chyba nic się... Ej, coś się... A, matko, ojej, ojej, jak mnie wszystko boli! No zawsze wierzyłem w happy endy! Słuchaj, zjadłaś jabłko zatrute i ja nie wiem, czy ty chcesz do końca wiedzieć, jak my cię tutaj odczarowaliśmy, ale ta czarownica chciała podstępem cię otruć znowu. Ale jak to? No ja zjadłam jabłko i poszłaś spać, rozumiesz? My tutaj wszyscy chłopaki czytaliśmy jakieś mikstury eliksiry, już chcieliśmy robić na ciebie. Matko, chłopaki, dziękuję bardzo, no ale jak to się stało, że ja się w końcu obudziłam? No ja cię pocałowałem, bo... No my tu wyczytaliśmy w książce, że jak ktoś kogoś kocha, to ten urok się odczaruje. Ale jak kocha? W ogóle ty mi wyglądasz jakoś znajomo. My się znamy? No znamy się, nie pamiętasz mnie? Moi rodzice i twój tata bardzo się przyjaźnili. Jak byliśmy dziećmi, to obiecaliśmy sobie, że weźmiemy ślub.
No tak, już pamiętam. I to ty mnie uratowałeś? No tak, wszędzie cię szukałem, powiedziałem nawet tej czarownicy, że chciałbym wziąć ten ślub, a ona powiedziała, że nigdy już cię nie znajdę. Nie wiem, czemu ona się tak na mnie uwzięła, ale muszę stąd wyjechać, jak najdalej stąd. Nawet wiem, gdzie cię zabrać. Chodź, jedziemy razem do mojego królestwa. Tam ona nigdy cię nie znajdzie, a jak będzie próbować, to moja straż jej pokaże. Dziękuję ci, naprawdę ci dziękuję za wszystko i wam, chłopaki, też za schronienie i za pomoc. No co ty, nie dziękuj, ale mam nadzieję, że będziesz nas jeszcze odwiedzać. My może tu wstawimy jakieś łóżko dodatkowe, co? Nie, spoko, naprawdę, ale bardzo wam dziękuję i na pewno będziemy was odwiedzać. To na nas już czas, a wy jesteście zaproszeni oczywiście na nasz ślub, który odbędzie się, po co czekać, w następną sobotę. Chodź, Śnieżko, idziemy. Ale się cieszę, że to wszystko się tak skończyło. No i jak wam się podobała moja interpretacja tej historii? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawicie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I pamiętajcie, nigdy nie jedzcie jakichś podejrzanych jabłek. Pa, pa, kochani, do następnego!